Witajcie z tej strony Gitix i dzisiaj jest taka okazyjna rzecz, że w końcu udało się kupić Jasona i te sprawy i w końcu przejdziemy do unboxowania chłodzenia do niego. Już kupiłem chłodzenie i w dzisiejszym odcinku będzie CN2PC Fera 3 HM1224 wersja druga. No i po prostu będziemy się już nim za chwilę zajmować i zaraz pokażę wszystko, co ma być i co i jak. Więc zapraszam do oglądania. CN2PC Fera 3 to jest chłodzenie minimalne do procesorów Ryzen i Intela. Może nie jest jakaś zbyt mocna, ale jest sama wystarczająca. Więc lecimy do kolejnego udziału. Dobra, to mamy już nasze chłodzenie. Wyjmujemy tak. W naszym zestawie będzie dzisiaj... muszę włączyć chyba lampkę. Mamy tu instrukcję do niego. Instrukcja zawiera instrukcję montażu tego właśnie montażu M4. Tylko jak oni to robią, to żebym się spytał bym. Mamy podpowiedź, dobra. To będziemy musieli użyć AM4 i będziemy tu mieć całą listę, co mam zrobić, co i jak i mamy jak dopasować. Więc lecimy dalej. Mamy tutaj mamy takie chłodzenie pomiędzy nimi, jak to zabezpieczyłem pewnie. Mamy tutaj jakieś opakowanie. Cały zestaw montażowy. Coś tu mamy. Tutaj mamy jakąś CN2PC Pactum PT2. To nie jest ten z opasta, to miałem. To jest wyczytałem oczywiście. To leci to tu. Tutaj mamy. Chłodzenie. Kurczę, jakie to duże. Ja się nie boję, czy to mi w ogóle wejdzie. Nie, szansa. Nieźle. Na styk będzie. To tylko obliczam, ale nie jestem pewny. Więc to idzie tu i oficjalnie chodzi nam chłodzenie. Dzisiaj będziemy bawić się w testowanie za pomocą folijki. Czekajcie. O, ale zabiegła nazwę. Będę się bawił w T-Volta. Czy to kogo tam. Bo słyszałem, że on też taki przypadek miał, to ja też się w niego zabawię i testowane folie. Tylko taką serię będę testował z folią. Tak, no. Zobaczy się. Dobra. Z tego powodu, że już chyba wszystko, zajmiemy się zaraz montażem. Cena tego chłodzenia jest 97,99 zł. Dobra. Prawdopodobnie już to wszystko, więc wyjmuję komputer, który sobie już siedzi przygotowany do wymiany. To zaraz lecimy do oczywiście wymiany, więc lecimy do przodu. Doszliśmy do takiego etapu, że będziemy zdejmować to, będziemy wyciągać i zobaczyć co z pastą termoprzewodzącą. No to się bierzemy za to. Już. Aha, trzymaj się. Już się zaczyna. Jest. Te pasy zostało. Tu mamy procesor. Fajne chłodzenie. Mamy tutaj procesor,
I tu zaczyna się odmianka całkowita. Aha, widzę, że wypadło. Zaraz się zajmiemy, więc do następnej instrukcji potrzebnych rzeczy to będzie tak. Mostek. Przynajmniej te dwie, muszę wziąć. Te takie dwie trzymanki odpowiadające za trzymanie kolera. Tak. To co nie poczynę, to odkładam. Tak. Wedle instrukcji potrzebne jest tak. Pasa ten przewodząca. To jest potrzebne. I który z tych? O, które? Spróbuję podpowiedź. Chyba te nie. Odkładam. I chyba to jest to. LLL. To jest L kapczona? C. Tak. LK. Jest. To będzie. To potrzebne nam jeszcze. I to bierzemy się za takie mniejsze części. Mamy tu opisane K, J. Tutaj mam wszystko opisane. No i tu się zaczyna zabawa teraz, panowie. Potrzebne nam takie śrubacze. Teraz się znowu są nam potrzebne takie stopeczki. O właśnie, od nich mówię. Takie coś jest nam potrzebne. Takie coś nam potrzebne jest. Tak, jest ich potrzebnych czterech. Raz, dwa, trzy i cztery. Według jeszcze tu jakieś K, AB, AA i BB. Czyli tak, to będzie, to jest BB, a to będzie AA. Czyli takie cztery. Tutaj dwa są czarne, dwa, czy jakieś ciemnozielone, czy jakoś tak. To dobra. Potrzebne nam jeszcze jest co? Te są potrzebne, widzę. Ile ich potrzebne jest? Czterech? No to raz, dwa. Aha, jeszcze te są potrzebne. To o której strony to idzie? A. Te będą potrzebne. Ciekawe, z której strony mam to chwycić, co nie? Raz, dwa. 3 i 4. Mhm. I co jeszcze tam jest teraz? Są to wszystkie niby. Odłożymy tylko te są niepotrzebne. To są takie. Jest na G coś? E, N, H. Chyba nie jest potrzebne. Nie widzę, żeby było potrzebne. Na razie nie widzę tego. Według instrukcji nie. Nie ma czego. Ale zresztą zatrzymam sobie, jak będzie trzeba. Raz, dwa, trzy, cztery. Komplet chyba będzie, mi się zdaje. No bo w końcu to ich sprawa. To będzie potrzebne chyba. Czekaj, to jest H. Tak, dwie odpowiadają za chłodzenie. To będzie to. To i to. To będzie za chłodzenie, więc daję im specjalne miejsce. To jako ostatnie z ostatnich. Za słuchaweczki. I to będzie też chyba potrzebne. N. Jest. No. Raz, dwa, trzy i cztery. Mam nadzieję, że wszystko mamy, bo jeśli nie, to nie będzie możliwa nie będzie możliwy już montaż chłodzenia. Na razie wiem, że wedle instrukcji wszystko mamy. I dowiemy się trochę później, jak i co trzeba postąpiać, bo jak popełnię błąd, to i procesor może szlak trafić. Więc bierzemy się za montaż tego i nie ma pata, lecimy jak trzeba. Więc zapraszam do kontynuacji tego. Widzicie, że przed montażem trzeba zdjąć pasę temu przewodzącą, która została na tamtym kolerze. I miejmy nadzieję, że zdejmie się ona bezproblemowo. Zajmujemy się za montaż tego i lecimy jak można. Czyli w jednej instrukcji trzeba
to coś przytykować. Zapomniałem, że istnieje takie coś jak krok pierwszy. Dobra, musimy popatrzeć, jak to założyć i ogarniam. Tak, tu już mamy gotowe do montażu. I najważniejszy jest moment to, że musimy zdjąć maskownicę za. A z tym powodem, że ja to nie za bardzo ogarniam, ja to na chama nie będę wimował, bo będzie ciężko będzie, to zdejmę go na spokojnie. Żeby zdjąć na spokojnie, trzeba wykorzystać mechanizm montażu. No niestety. Trzeba będzie wziąć całość, bo nie ma jak to ogarnąć. A montaż będzie trochę dłużej trwał niż sam przewidywałbym. No to zostaje mi tu zdemontować wszystko, co w nim jest i można lecieć testować, więc czekajcie aż do montażu. Tutaj przychodzi etap rozmontowywania części moich, czyli karty graficznej, karty sieciowej i takiej dupereli. Dobra, teraz musimy się zająć montażem ponownym. Tutaj zajmujemy się mniej więcej takimi wkładkami, jak to się nazywa, i tutaj zabawa się zaczyna. Buenas noches. No i mam piękne wchodzenie, chcę przekręcić i... Czekaj. Folika. Dobra, już nic. Muszę tam pierwsze ogarnąć, tutaj widzę. Dobra, dokończyłem wszystkie śruby, jakie były. Teraz wedle instrukcji to tak, to jest chłodzenie przykręcone, a później chłodzonko małe. Tak. Takie coś montujemy. Dodamy chłodzenie. Ale stop! Coś mi się przypomina. Świetnie. Tutaj zapomniałem niestety zdjąć foliki od spodu chłodzenia. I zapomniałem to zdjąć. Już jest pasta. Dobra. Au. I tu jest niestety znowu problem, bo znowu zapomniałem zdjąć foliki. Jeszcze jest gorsza sprawa, bo jeszcze pastę termoprzewodzącą nałożyłem na to i no i źle jest. No Boże... folia. Przedstawiam wam chłodzenie. No, po
okazuje się, że jest dobra wiadomość, w końcu się udało założyć, jakoś się trzyma. No i niestety na tym już koniec będzie. Jeśli macie jakieś pytania czy coś, piszcie na YouTubie albo gdzie indziej. Po sobie tylko uruchomić ten sprzęt i koniec. Nic więcej nie trzeba. Więc zaraz zaczniemy pokazy robić i poczekajcie chwilę. No ale tak. Stopni. Fan speed 2. Dwójka nie działa. SNA. Jest. Połączy się. No, czyli temperatury są nawet niskie. Niskie temperatury, nie tylko, że niskie, ale obroty są na 600, co zobaczy się później, jak będzie z temperaturami. I świetna sprawa. Więc przejdziemy już do systemu. Tutaj resetuję. Nie można uznać, że chłodzenie działa. Testy zaraz pokażę. I wygląda na to, że nie wiecie, że to prawda. No to czyli, że się wszystko udało, chłodzenie działa. Temperatury pokażę wam tak później. I więcej nic nie trzeba, więc trzymajcie się. I na razie, i do następnego filmu, czy coś. Na razie. Na lewym ekranie ukazuje się screen z temperatur z boksowego chłodzenia, temperatury przestresowane przez kilkadziesiąt minut. A tu po prawej temperatury na Fera trójce, która na razie widać, że ładnie chodzi. Niskie obroty to jeszcze się nie grzeje nic. Wygląda na to, że testy się udały, więc wszystko się ładnie zgodziło. To byłoby na tyle, trzymajcie się i cześć.